Kiedy to się stało? 10 godzin temu. 80 tysięcy zabitych. Epicentrum znajdowało się w budynku giełdy. Jakie to uczucie? Myślicie, że tego chciałem? Jesteście bardziej popierdoleni niż myślałem. Próbuję nie dopuścić, żeby to samo stało się w Nowym Jorku. Kto to zrobił, sierżancie? PLR i Salomon. Siła wybuchu odpowiada mocy rosyjskiej bomby walizkowej. Dokładnie w tym samym czasie w Paryżu był Dima. Wiesz, co to oznacza? Dima próbował temu zapobiec. Paryska bomba to pewnie jedna z tych zaginionych. Bzdura! Tak czy siak pozwoliłeś, żeby to się stało. Sierżancie, cofnijmy się w czasie. Do banku. Mówisz, że paryska bomba jest z tym wydarzeniem jakoś powiązana. To nie mógł być Dima. Nie mógł. Słucham dalej. Wezwaliśmy pomoc, Kowadło 3. Część kompanii Charlie, pierwszej pancernej. Przyjechali po nas. Miller przyjechał. Miller. Miller, odłóż dinozaura, musimy ruszać. Miller, skończ się bawić! Dla taty. Nic ci nie będzie, Miller. Zdążysz jeszcze na jego urodziny. No, zobaczymy. Ja nie mam pojęcia, jak to się kończy, nie pamiętam. Swojego pasa mam się trzymać. Aha. Dobra, czołgi przed nami są. Kierowca cała na przód. Możemy ruszać. Moje dzieje jest zajebiście skupione. Co za wojski? Komando 3-1 i komando 3-3. Widzicie całość odbiór. Na razie nic. Od tej pory każdy przed nami jest wrogiem. O, to lubię. Przynajmniej wiadomo, gdzie strzelać. No i mamy stery. Dobra, mogę sobie przybliżyć. Mogę zmienić na bodajże karabin, tak. Jak to strzela, jak celnie? Bardzo celnie. Praktycznie w ogóle nie zlatuje na dół. Dobrze wiedzieć. Gdzie? Tam! Fuck! Dostałem! Już następne nie pozwolę dostać. Dobra. Jakoś tak. O, jest! Jeden padł. Tutaj. Jest. Kolejny. Idzie dobrze na razie. Nie trafiony. Jeżdżę do przodu, do tyłu. Dobra. Ej, on miał lufę skierowaną gdzie indziej, dlatego nie jechałem do tyłu. To jest kłamstwo. Ja nie lubię tak. To też jest na przykład w... bodajże... w... Quake'u Charena? Świetnie. To wiem, którym sprawdzałem. Tak, zabij skurwieli! Niech stykają! Tutaj. No, AT-72 zniszczone. Dobra robota, 3-4. Komando 6-6, komando 3-4. Pojazdy wroga zniszczone. Kontynuujemy misję. Zrozumiałem 3-1. Przemieszczajcie się do następnego punktu. Do odbioru. Czyli? Co, znowu coś?
Gdzie? Skąd? Formujemy szereg? Muszę się zbliżyć trochę. Jak to wygląda? Komando 3-1, waszym głównym celem jest ta bateria rakiet. Wsparcie lotnicze w gotowości. Przyjąłem, dowódco Kowaleł. Czekam na atak z powietrza. Tak, to są te wyrzutnie z takimi kasetkami. Dobra, Miller, uwaga, jedziemy! Ja wskazałem? Tutaj. Okej. Minimalne zniszczenie na pozycjach wroga. Wycofujemy się. Odbiór! Przyjąłem 3-1. Przekażemy informację Ultra 3-4. Trzeba znaleźć kogoś do ponowienia ataku. Dowództwo będzie musiało przejąć zadanie i zaatakować pozycję BDM. Bez odbioru. Wymiany akumulacyjne! No dobra, idziemy z tym koksem. Jak latają rakiety. Dobra, teraz nie zginąć. O Jezus! Okej. Gdzieś tam. Tutaj na 100% muszę strzelić. Wszystkie pojazdy naprzód. I tu? O nie. Nie rozwaliło się. Jeszcze raz. Dobrze. Trafia obok, a nie we mnie. Wszystkie pojazdy naprzód. To zupełnie nie leci w dół. O, jest rozwalone. Teraz tak. Świetnie. Fa. Wszystkie pojazdy naprzód. Naprzód. Dobra. Jeszcze to, tak? Tak, czemu nie? Skoro można coś rozwalić, to czemu nie? A tutaj chyba mam jeszcze z... O, mogę szybciej. Obok tego lewitującego gruzu. Dobra. Tak. Nie widzę żadnej więcej piechoty. Czy to jest czołg wroga? Chyba nie, skoro nie mogę go rozwalić. To mogę. Chętnie to zrobię. Dostaję z rakiet. Tam coś jest. Jakiś wróg. O, wyrzutnie rakiet. Jeszcze? Chyba tu. Nie. Dobra, wjeżdżam. To jest piechota. Co jeszcze? Tutaj. I tu. Dobrze, że niecelne. Tu jest za to czołg. O właśnie. Wcześniej już by się przydało. Aha. Napierdalaj, Miller! Tak właśnie robię. Trzeba mi mówić. Niczym nie uciekną. Jezu, tylko muszę... O! Macham! O, tak trochę lepiej.
Dobra. Chyba nasi nie strzelają do mnie. Jest ich dużo. Dobra. To rozwalone. Soj, baterie rakietowe. Chyba zniszczyliśmy. Co się dzieje? Czołgi? Nie słyszałem. Uuu! Ładnie trafił. Zdawało mi się, że ktoś tam jest. Nie zaszkodzi upewnić się, prawda? To nasz. To też raczej. Przyjąłem. Kierujcie się w stronę autostrady i kontynuujcie misję odbiór. Tak jest. Zamienaj nas na chwilę. Wsparcie teren, przygotować pod kalibrowe. Lubię do latających z czołgu strzelać. Czas coś tam się telepie w tym. Uwaga, John! O! T-72! Atakuje! Jest drugi czołg! Wycofują się, ścigać ich! Tam jest! Kieruje się w lewo! Widzę! Dobra, ja nie widzę. Jest zbliżać się do ciebie! Zachować odstępy! Dzięki za radę. Przyda się. Przed nami pojazdy! Pod kalibrowym ognia! Fuuu! Fuck! Co to ma być? Jeszcze tam ktoś jest. Jest... Wygląda w porządku, na razie. Dobra, muszę się tu schować. I odpocząć. Jezus! Jeszcze strzelają. Już to robię! Dobra robota, tak trzymać! Okej. Rób się topa! Wodaj się, czy chcę wam wciągnąć pułapkę! Jeszcze tutaj są, tak? Już nie? Są. To nasz. Okej. Ej! Nie fair. Przebrali się. Co to ma być? To nasi czy nie? No nasi. Nie strzelali do niego. A on zamiast strzelać do nich, którzy byli oczywiście o wiele pilniejszym celem, to do nas. Nie wyczuli, kto tam ze strony siedzi. Pod kalibrowym ognia! Uwaga na flankę! Którą flankę? Jeszcze? Dobra. Nie strzelają. O! Ach, jest. 3-3, nie mam szyku! Jestem 3-3? No 100%, bo inni to od razu... Konwój? Gdzie? No to jedziemy tam, tak? Reszta stoi. Źle wygląda. Czyżby tam coś... Nie. Tam jest czerwony dym. O, jest! Trzeba jakoś tak. O. Od razu lepiej. Nie trafiony. Tutaj się zatrzymuje. Kurwa,
Hydra, jeszcze kurwa mać! Fe, muszę bokiem być. Zanim ja tutaj się obkręcę. Gin. Zaśnięcie, wygląda w porządku. Dobrze, bo jak ja raz strzelam do nich, to oni od razu upadają. A u nas to tylko draśnięcie. No. Miller, czerwi ogień, zajmij się czołgami. No przecież to robię. Fakt, że tak. Dobra, jest dwóch. Nie widzę tego. O. Ten co robi? Kołuje. Już nie. Dobra. To trzeba rozwalić tak. Co przerwać ogień? Strzelam do mnie. Dobra. Z flarami strzelili. No dobra, kierujemy się w stronę autostrady. Ładna mi autostrada. A nie mogę strzelać. Chciałem sobie strzelić. Aha, wieża ciśnień? Czyżby? No cóż, może się dowiemy. Dobra, ja mu powiem. Rzeczywiście toczy się wojna. 3-1, tu dowódca Kowadeł. Dowiedzcie się, kurwa, czemu topór złapał mnie za chuja i wstrzymuje całą kompanię. Jebani pielerowcy. Nas zaskoczyli. I wystrzelali jak kaczki, zanim odpaliliśmy ładnie. Potrzebuję kogoś, kto dostanie się do zapalnika i go zdetonuje. Zgadnijcie, kto to będzie! Ktoś musi tam pójść, ale to nie będę ja. Od razu będziemy cię ubezpieczać, spoko! Dobrze, że się zgłosiłeś na ochotnika. Od osłony do osłony! To tutaj mam iść. I nie mam snajperki oczywiście. Widzicie kogoś? Ja widzę tylko, że ktoś strzela, a nie widzę ludzi. Tam na przykład... O, tu ktoś idzie. O, ten padł. Tyle dobrego. Dobra, chowam się tu. To już bardziej nie wybuchnie. O, widzę.
Super! Drzwi go osłoniły. Cwaniak strzela zza przeszkody na ślepego. Ostro. Ostro, proszę państwa. A nie widzę tego typa, który strzela tutaj. Tu jest ktoś, ale on ma karabin, ewidentnie. No dobra. Mam zapalnik. Tak, żeby teraz nie zginął. Przynajmniej trochę bliżej będzie, jak kolejnego wyślecie na śmierć. Dobra, może kogoś jeszcze zdejmę, zanim tam pobiegnę. Tam jest. Dobra. O, strzelili rakietami, jest szansa, że dojdę. Dawaj, dawaj! No już, pociągnij za spust! Już, już, już. I co się stało? Żegać mi się chce od tej kurierskiej fali uderzeniowej. Dobra robota, brachu. Dobra robota! Odwaliłeś za tego kolesia robotę. Należy ci się jego wypłata. Wracaj do czołgu, brachu. Potrzebujemy cię przy 50. Do tego czołgu. Tego wystawionego na ostrzał. Inteligentnie. Okej, okay, no dobra. Czy ktoś inny przejął stery? Widać, że też wszyscy chcą przyjąć stery i kto tylko wychodzi, to zwalnia miejsce, od razu zajmowane. A ja przypominam sobie to... To jest bardzo kiepskie. Co teraz będzie się działo? Mianowicie właśnie będą nas ze wszystkich stron atakowali z rakietami. Będzie złe. O, będzie złe. Po lewej. Gdzie? Permanentnie zatrzymany. Snajper z RPG? Gdzie? Fuck. O! Coś się udało. Czy ten też mogę rozwalić? Mogę. Fuck. Ale nie trafiają, to jak? Znaczy już dawno byśmy nie żyli. Jeszcze samochód, tak? Jakiś był? Już nie ma go. To co? Nie wybucha. Okej, okay. To rozwalone. Przejdę to za pierwszym razem na wyższym poziomie trudności niż wcześniej, mi sprawiało duże problemy. To nie wiem, jak to odczytać. Chyba tylko chodzi o to, że mam teraz troszeczkę ładnych kilka godzin w multi doświadczenia i tyle. O Jezus! Byście widzieli, jak... Fuck.
pierdzieli, jak ja macham tą myszką. Czekajcie, sekunda. O, wiele lepiej. Teraz jest podobna czułość, jak normalnie mam. Jaki samochód? Kolejny? Czy mam odruch, żeby przeładowywać tutaj? Tak. Nie widzę. Już widzę. 10, ale... Gdzie jest 12? Hej! Udało się! Dobra, i tak teraz muszę więcej machać niż normalnie. Mimo, że pasek jest identyczny jak mojego normalnego obracania się, ale niestety, no cóż, widać, że zupełnie to inaczej działa. Ciekawe, co się dzieje.